jak powstają przekonania i jak w łatwy sposób wyeliminować te negatywne ze swojej podświadomości. Przekonanie to nic innego jak myśl doładowana emocją. Dlatego jeśli pragniesz wyeliminować wszystkie te negatywne wzorce i przekonania i programy, które są zakotwiczone głęboko w twojej podświadomości i blokują szczęście, rozwój, finanse, miłość, karierę w twoim życiu, to najpierw musisz rozplątać emocje od danej myśli. A jak to zrobić? Bierzesz dane przekonanie, przy którym czujesz, że po prostu buzują w tobie emocje i wyrzucasz z siebie wszystkie te emocje. Ja robię to biorąc kilka kartek papieru i wyrzucając z siebie, co w danym momencie czuję. Kiedy wchodzisz w ten proces, a trochę on potrwa, bo to nie jest tak, że po 10 minutach te emocje całkowicie odpłyną i twoje negatywne przekonanie zniknie. Trzeba to porządnie rozpisać, trzeba dotrzeć po tej emocji do źródła tego przekonania. Czyli wkurzył cię dzisiaj szef, wchodzisz w tą energię, zaczynasz wypisywać wszystko to, co czujesz w danym momencie związane z tym szefem, a potem się okazuje, że przychodzą tobie kolejne myśli, dawne wydarzenia, sytuacje, osoby, przy których ta sama emocja się pojawiła. To są właśnie te haki energetyczne, emocjonalne, które podtrzymują te przekonanie. I dlatego ty, rozpisując wszystko, wyrzucając z siebie te emocje, które się pojawiają, taki proces powinien trwać przynajmniej 30 minut tego rozpisywania. Jak wyrzucasz z siebie to wszystko na papier, to dochodzisz do momentu źródła, kiedy to powstało. Zazwyczaj gdzieś siedzi to w dzieciństwie, przypomni się jakaś sytuacja, kiedy pani nauczycielka coś powiedziała, kiedy coś rodzic zrobił, kiedy mama coś, tata zrobiła i to jest to źródło. Pamiętaj, że jak dotrzesz po tej emocji do tego źródła, ono nie musi mieć nic wspólnego z obecną sytuacją. To może być jakaś absurdalna sytuacja, taka, która wkurzyła małe dziecko, ale na tej myśli i na tej emocji powstała cała baza i silne przekonania, które teraz nie pozwalają ci się realizować. Kiedy rozbroisz emocjonalnie dane przekonanie, potem wystarczy na to źródło, czyli to, co ci wyszło, na przykład zrobić dwupunkt. Jak go zrobić, jak go wykonać? Sprawdź u mnie na TikToku. Wyeliminujesz wtedy źródło tego przekonania, i przekonanie już ciebie nie będzie dotyczyło. I teraz uwaga, to może ci zająć 45 minut, maksymalnie godzina. Rozpisywanie plus wyeliminowanie danego negatywnego przekonania. Czyli pozbywasz się go z podświadomości w ciągu godziny. Ale kolejne 21 dni, minimum 14, zajmuje przeprogramowanie twojego umysłu świadomego na nowe działanie. Czyli jeśli ja wyeliminowałam ten program, który powodował, że coś mnie blokowało, to teraz trzeba tak zaprogramować swój umysł, że ty działasz zupełnie z nowej energii. I tutaj bardzo ważna informacja. Umysł świadomy przyjmuje zachowania. Nie, że ja sobie myślę, że dobra, to teraz będę myśleć tak, a nie inaczej. Nie, ty musisz pokazać swoim zachowaniem, że się zmieniasz. Jeśli wyeliminowałaś swoją definicję miłości, bo cały czas przyciągałaś do siebie jakichś niefajnych facetów, to teraz musisz pokazać wszechświatowi, że ty jesteś z zupełnie innego pułapu, z zupełnie innej częstotliwości, z zupełnie innej wibracji. Zaczynasz szukać nowego partnera. Otwierasz się na miłość, informujesz znajomych. Bardzo chętnie poznałabym jakiegoś fajnego faceta. Może znacie kogoś porządnego, kogoś takiego, który ze mną by współgrał. I obserwujesz otoczenie. Chodzisz do miejsc, gdzie mogą być potencjalni partnerzy i obserwujesz, sprawdzasz, przyciągasz, nie odwracasz się, tylko dajesz informacje do wszechświata, że ja już jestem nową wersją siebie i od teraz działam zupełnie inaczej. Owszem, wszechświat może ciebie sprawdzać, może się okazać, że nagle pojawi się jakaś sytuacja z przeszłości, która wywołać będzie chciała ponownie te emocje, ale ty pamiętaj, ten temat już został zamknięty. Nie ma tego przekonania już. To jest tylko lekcja. Lekcja, która ma pokazać, czy ty faktycznie już jesteś nową wersją siebie i działasz z zupełnie innego przedziału swojego myślowego, swoich zachowań, czy dalej tworzysz samosabotaż i wracasz do starych nawyków. To jest najprostszy sposób wyeliminowania z podświadomości tych negatywnych przekonań i zaczęcia działać od nowa. Powiecie, że to wcale nie jest takie proste. Wręcz przeciwnie, kiedy zaczniecie działać, kiedy codziennie będziecie robić coś dla siebie w tym kierunku, codziennie będziecie wypisywać emocje, wyrzucać z siebie te emocje, upłynniać te przekonania negatywne, które są w podświadomości, wasze życie zacznie się zmieniać. Tylko trzeba wziąć byka za rogi i zacząć działać. Bo samo mówienie, że no tak, to jest fajne, zacznę od jutra, nic nie zmieni w waszym życiu. Dajcie znać, jakie jeszcze znacie techniki pracy z podświadomością. Jest ich teraz bardzo dużo. Ja chciałabym się dowiedzieć od was, które u was działają, które z wami współgrają. Dajcie znać w komentarzu.